Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Black Myth Wukong. Kontynuujemy naszą przeprawę. Że oczywiście idę w złym kierunku. Tędy chyba muszę iść, czy to dobrze kojarzę. Uwaga! Chill! My hide may be thick, but it's no match for this bitter cold. So much for the journey, I guess. Stary, serio? Już mnie opuszczasz? Żałuję, że tego nie nagrywają, ale facet, jak się pojawiłem tutaj, to powiedział tą historię chyba, którą zaczął wcześniej o tym. Którą wcześniej zaczął o... Easy are you. Where the path narrows, danger lurks. Ej, nie, teraz się cofam, no come on! Dobra. Żeby dopowiedzieć to, co on tam powiedział. Powiedział historię o tym, jak żółtobrewy chciał zabić Wukonga oraz tego ziomka, którego on ochraniał. No i też tego ziomeczka, który z nami idzie. Jeszcze jakiegoś innego. Jeszcze tego. Przejąć te postaci i tak dalej, nie? Przegadę też powiedział ostrzyka. Przegadę też powiedział, co jest największą bronią YouTuberowego. Nazwał to workiem z nasieniem. Did you see any Buddha? You restless monkey! I was talking here! To... Mów, ja się nigdzie nie wybieram, typie! Ale serio, mega mi to irytuje, że on czasami potrafi w takich losowych momentach po prostu przerwać gadkę, bo ja się gdzieś pójdę na bok albo coś. Buddha jest tam. Ale... Nie wiem. Widziana ściana, więc nie spadnę. Jest to przejście? Niby jest, ale w sumie tego nie ma. Mogę iść tędy? Nie, nie mogę. Okej, okay, no to co teraz w takim razie? Bo jest Buddha, no ale no co? Nie ma ani miejsca medytacji, ani nic takiego. No to co ja tu powiem? No po skrzynkę chyba tylko tutaj przyszedłem i nic więcej. Zobaczmy, co jest. Czy coś się zmieniło teraz, jak tu wrócimy? Może tutaj muszę coś znaleźć, żeby się ten Buddha pojawił. Wybrałem pastylkę. Dobra, teraz moment, gdzie ja się będę cofał? Gdzie jest to przejście właśnie dalej, gdzie tego dzieciaka na końcu poznaliśmy? Znaczy, poznaliśmy. W sumie to poznaliśmy go już wcześniej. Bo to on nas tego smoka puścił, nie? Tylko pytanie właśnie... Czy to jest ten dzieciak, czy to jest cały czas jeden, a ten sam dzieciak? Czy może to był ten cały żółtobrewy? No bo po tej opowieści... naszego ziombla... No to teraz mam takie z tyłu głowy... a może to żółtobrewy na nas to puścił smoka? Dobra, to jest tam pewne miejsce przynajmniej. Why the rush? Try looking around. To see a Buddha, one must hold the Buddha in one's heart. Okej. Okay. Ale przynajmniej powiedział coś innego niż ostatnio. Rozejrzyj się po okolicy. Spoko. No jednego Buddę przed chwilą znalazłem, no ale... chyba nie był ten właściwy. O! Tutaj coś jest. Pytanie, czy Buddha, czy może jakaś skrzynka? A nie, no Buddha, czy nie? Albo i nie. Z tego, co ja wiem, Buddha to wygląda inaczej. Spadaj. Aha, I get it now.
Four Buddhas, that boy said. Ha! There must be four Buddhas to worship! Loony monk. Can't reason with him. Okej, czyli po prostu muszę zbadać cztery posągi i z tych posągów będę miał przejście otwarte. Dobra. No. Okej. Teraz wykorzystamy fakt, że jest tutaj pocisk do zebrania. Dziękować. Nie? Idziemy dalej. That's one more treat from my rank! Just go through the motions, boy. Who knows if it's true or not? That little monk was speaking riddles. Szczerze mówiąc, ten mnich trochę nie wygląda na mnicha. Czytaj, nie bardzo wygląda jak człowiek. Więc pytanie, czy jest to faktycznie mnich, czy może jest to raczej jakieś ukryte bóstwo? Jakiś, nie wiem, członek tego niebieskiego dworu. Nie pamiętam, jak to było przetłumaczone na polski, no wiecie, chodzi mi o Celestial Court, nie? Tylko nie pamiętam, jak to było przetłumaczone, czy niebiański dwór, czy niebieski, ale niebieski, wiecie, że niebianie, a nie niebieski, że court. Czasami też warto sprecyzować tak wymowę słowa. Okej, okay, musiałbym się też przenieść do tej, do malowanego świata, czy tam do tej kapliczki zjednoczenia, powiedzmy, malowanej. Żeby zobaczyć, czy się już natworzyły te, bo ciekawi mnie, czy te rzeczy rosną tylko kiedy jestem jakby... Jezu, co jest? Czy te rzeczy rosną tylko kiedy ja jestem w grze? Czy może nawet poza grą? Ale chyba jakby grasz to też poza grą, to by było trochę za OP, no ale... Nie sprawdzę, to się nie przekonam. Mamy zdarzy czego ognik na później. Będzie pusto. Kolejny technik. Trzeba użyć, aby odmówienia. No poważnie, ja nie wierzę, że on aż tak bardzo odchodził mi poza zasięg tego kręcenia. Chciałem go tak zamucić specjalnie i sobie nabić ten. Sobie nabić właśnie... Tego. Gruszka? Nie, perła. Czyli gruszka wygląda totalnie... Gruszka była żółta. Patrzę z nimi posągami, na razie żadnego nie widzę. Rozpoczynarzy natomiast, przecież to akurat nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra, więc może do pozycji pchnięcia. O, skrzynka. Do tą pozycję pchnięcia mogę zawsze szybko sobie chociaż striggerować, jeśli chodzi o właśnie użycie ataku silnego, czy tam ładowanego. To powoli wali się z zimnego żelaza, to mi się to podobuje. Chciałem, żeby tutaj gdzieś ten posąg schowany, no ale niestety nie. Idziemy dalej. Mamy dwa, jeszcze dwa. Tu na końcu ścieżki będzie trzeci. Who knows? Kolejny ognik do odnowienia. Już trzeci. Przejdę? Nie przejdę. Tego... Nie pomodlę. Okej, okay, no to trochę dziwne. Dobra, mogę trochę. Idziemy dalej. Wejdę? To serio, przecież widać, że na spokojnie by się dało. Jeszcze nie wejdę.
Halo, posągi, gdzie jesteście? To coś? Też widać, że jest przejścia, tylko mniej niewidzialna ściana. Ja sobie nie lubię takiego czegoś, nie? Bo potem jesteś pierdolce, bo nie wiesz, gdzie masz iść, a gdzie możesz iść, a gdzie nie masz iść, a gdzie nie da się przejść. Nie wiem, co to dzieje przed chwilą, ale... Kurde, no! Co ci wlazłem, to jest pytanie bez sensu tak naprawdę. Schowane? Chyba nie. Aż by się prosiło. Ruczki. Zaraz przy schodach chyba jeszcze jeden punkt chcę mieć. Ty, nawet nie jeden, dwa ogniki tu są. Jeszcze lepiej. Czyli miałem po drodze aż 4 flaszki, aż 4 użycia flaszki mogę sobie zregenerować. Nie bardzo fajnie. Nie wiem, pytałem mi ziomblu, coś powiesz teraz nowego? No, this won't do. I can't help you before you have that in you. Dobra, teraz to się już powtórzy. No ale co no? Dobra, widzę, że jeśli Buda jest sprawdzony przeze mnie, no to taki ten jest. Tego sprawdziliśmy. Się wyróżnia. Myślałem, że takie złote, ale nie, no po prostu nie da się przy nim drugi raz pomóc, więc no. Jolo, szukamy dalej. Skoro nie mamy na górze, no to musi być gdzieś tutaj na tym poziomie. Ten trzeci i czwarty. Najgorsze jest to, że na niej jest to nie trudna zagadka, nie? Tylko po prostu ja jestem tyle ślepy, że ich po prostu nie widzę. A, ścieżek B posągu, nie? Tu mamy zejście do dwóch, nie? Jeden zaraz przed przejściem, drugi tutaj w kącie. Tu? O, dobra, tu jest dalsze przejście. Siema, mordo. Było na tyle, jeśli chodzi o niego. Okej, tu zejdę niżej. Tu. No tu dojdę do nikąd, czyli jedna ścieżka. Okej, trzeci Budda. Back when we journeyed to the New West, our master took it from Mount Lingshan. He visited and kneeled to every figure until Yellowbrow captured him. Yeah. I'm not my master. Zakładam, że to jest też swego rodzaju ostrzeżenie dla nas, żebyśmy też uważali, że tak się nie kłaniali wszystkim, no bo takie pokłony mogą nas potem ugryźć w dupę, nie? I to dość mocno. Dobra, no damage. Dobra, jak na razie to ja się myliłem, czyli po prostu musimy kolejność, jak te posągi Buddy wskazują, a te ogniki mogą sobie stawić na później. Chyba, że nie ja go dobiłem, no ale okej, przynajmniej się punkty skupienia nie zmarnowały i leczenie za użycie. To jest oczywiście ważniejszą kwestią. Wiedziałem, że tego czwartego punktu nie nabiję, no ale... O, super, jaksza!
Myślę, że zrobiłem unik. Perfekt. To idzie. Nie wyczułem momentu, no ale trudno. Okej, okay. Pomodliłem się 4 razy. What's that sound? That little mug's up to his tricks once more. Worship my hoof. Let's go back. Okej. Raz dla żyćka, raz dla mamy i użycia flaszki, odmawiamy. Nie? Mogę też zobaczyć, ile jedno takie jedno użycie flaszki faktycznie mamy mi odnawia, no ale no... W sumie, czy tak się widać? A, jeszcze tego ducha miałem wam pokazać. Tego nowego. Tutaj. Czerwonowłosa jaksza. Przyjmij postać czerwonowłosy jakszy. Wystrzel wroga strzałę nasyconą wyjątkową mocą, która może go na chwilę oszołomić. I umiarkowanie zwiększa obrażenie od silnego ataku. No zakładam, że to jest ten strzał, który mnie tak zaskoczył w pewnym momencie. No prawie. On tutaj ma pojedynczy mocny strzał, a tam były 3 strzały, no ale jest to praktycznie to samo. Dobra. Mam 300 punktów many, ale to nie pokazuje maksimum, a nie to, ile faktycznie many mam. W dzienniku coś nowego? Nie. Iskierkę mam jedną, ale... Nie, czekaj. Iskierkę coś tutaj wydał. Może na te podstawowe. Każdy poziom talentu nie znaczy zmniejsza osłabienie potęgi, gdy postać przybywa z zmienioną postacią, albo zwiększa maksymalną potęgę. Okej, weźmy to. To myślę, może się przydać, chociaż nie bardzo wiem jak to rozumieć. Ale zobaczymy. To później. Dobra. Likwie, no to mamy dalej. Tego się nie da zmieniać. Zobaczmy. Ja mam tutaj tę nefetową tykwę. Tykwa Bożego Dopustu. To jest ta oczywiście jeszcze z drugiego aktu, ale i ta tykwa już są nieulepszalne. Samo w ogóle to, że ja to ulepszyłem, to było takie mega jolo, ale mówię, tylko i wyłącznie fakt, że 8 użyć mi tutaj skusił, nie? Ale już teraz myślę, że jak czegoś nie znajdę naprawdę lepszego niż to, no to będę szedł w tą tykwę domyślną, którą mamy od początku. Tutaj nie mam co zmieniać tak naprawdę. Jak zostać. Dobra, idziemy dalej. Drugą stronę. Dobra, to wygląda normalnie. Nie, muszę po prostu zaskoczyć tutaj dachem. Oczywiście cwanie schowane, żeby mi dało się tego od drugiej strony obejść. Ale jeszcze właśnie szybko zobaczyć sobie opis tego muszę zobaczyć. Z tej tabletki, tej łezki. Umiarkowana ilość many, no to zakładam, że jest to umiarkowana. Zobaczmy, ile mi odnawia ten. Nie, to było w zmianie. Mocnia głaz. Po skutecznym odbiciu przywraca znaczną ilość many. Znaczną, czyli tyle samo, żebym mógł ponownie użyć mocnego jak głaz. Bo tyle zauważyłem, że jeśli cały czas używam mocnego głaz, no to jedno takie precyzyjne odbicie to jest za każdym razem tyle many, żebym mógł cały czas tego używać, jeśli dobrze wymierzę właśnie, żeby to odbicie mieć. Okej, czyli zakładam, że znaczna część many to jest 30 punktów, ewentualnie między 30 a 50 punktów, ale załóżmy, że to jest te 30 punktów. To jest znaczna ilość many, czyli umiarkowana to jest albo 20, albo 15. Tak strzelam. Mówię, nie mam licznika, nie mam licznika tej many jak w DS-ach i jak w Eldenie, więc nie jestem w stanie zobaczyć, ile tej many faktycznie odzyskuję. No dobra, pogadajmy, no i zobaczmy. Na razie z tego, co widzę, nie zmieniło się nic. Chubby one, we've done the rites. Where's the path? The path? Isn't it always there?
Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat! All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense! Ah, you must be that trickster himself, fooling us all along! Take my rake! Why so rude? I didn't force you to kneel! Throwing a tantrum at your age? Shame on you! You brat! Save your stupid path! I'll borrow one myself! You go on first. I'll meet you at the summit. Oh, come on! Serio? A tu się coś zmieniło, widzę. Wyglądał chyba wcześniej inaczej. Aha, i dobra, i teraz pewnie idę na górę i się ta ścieżka odblokowała. To powiem wam, że żałuję, że w sumie... Czyli właśnie, czemu tego od razu nie zrobiłem? W sensie, czemu jak miałem te ogniki zebrane, czemu tego nie łykałem, żeby odnawiać sam mamę? Jeszcze dziwniejszy wybór niż to, że po prostu zbierałem te ogniki tak po prostu. Full życia mam łezkę, która mi odnawia manę, jak mam full życia, a jeszcze jakiś idiota zmarnowałem te ogniki. Brawo ja. Zobaczmy, czy jest to faktycznie teraz dalsze przejście. Może bez zmian. Ale to był koniec. Da się przejść dalej teraz? Tutaj? A patrzcie, teraz się da. Dobra. To co my tu mamy? Przejdź. Okej. Coś więcej? Jakiś secret? Tędy nie przejdę. Mogę wejść. Kurde, mam lepszą kartę graficzną, nie? To się aż na tapetę nadaje tam widocznie. Mwah! Piękne. Tam była ta skrzynia otwarta przeze mnie. No, to już chyba wszystko, nie? Ale dobra, jeszcze dla upewnienia, czy tu faktycznie nie ma żadnego dalszego przejścia. No nie, ten się nie otworzyło, czyli tutaj mam po prostu przejście. Nie wiem, pod posąg powiedzmy. Albo wyposąg właściwie. Ten kij przychodząc. Ten kostur przychodzący z teksturą boli. Trudno. Zobaczmy, co mnie czeka po drugiej stronie. O, kolejna kliczka, która... Bardzo miły gest w stronie końców. Chociaż no, aż tak bardzo jej nie potrzebuję. Zwłaszcza, w sensie nie potrzebuję się odpoczywać, bo jeden, mam full flaszkę. Dwa... Ale zobaczmy, co już lekarstwa jest nowego. Wzmocnione granulki poskromienia tygrysa. A no tak, bo zdobyłem na to przepis. Soplówka jest mi potrzebna i purpurowy lingzi. Soplówki chyba do niczego innego nie wykorzystuję, z tego co wiem, więc mogę zrobić tę jedną sztukę. Ta jedna, jedyna lukrecja, jaka mi została. Tutaj mógłbym. No nie, tutaj też tylko jedną sztukę potrzebuję lukrecji. No tam, z tego na razie niewiele więcej. Tutaj w sklepie coś nowego. Ciągle pusto. Ważyć nie mam czego. Tworzyć też nie mam czego. Tutaj nie mam czego przydzielać. Ale okej. Okay. Lećmy sobie do zwoju w takim razie. Bo nie muszę odpoczywać. No ale mogę się przenieść. Zobaczymy, czy. Jest już coś do zebrania. Przy okazji zagadamy sobie też z PSL. Zobaczymy, czy... Hey, Lord Lau, illuminate your... It retains the energy of both this world and beyond.
ona jest, rolki zrzeszenie tak dekompensujące za darmo. Pięknie. Dobra, lekarstwa nie wios. Nie mam rdzenia umysłu niestety, ale myślę, żeby powoli rozważyć jednak albo a, znalezienie sobie jakiegoś dobrego miejsca na farmienie tego, bo wbrew pozorom to nie jest takie trudne. Albo po prostu pomnożenie tego, no bo wiadomo, jak mogę farmić, mogę też to pomnożyć. A czym jest pomnożenie? Farmieniem, tylko z mniejszą ilością czasu. To tu ile jest? 36, 36, 30, o kurde. No, sporo to pójdzie w górę. W sensie, no wiadomo, mogę to farmić, bo jak to pomnożę, będę miał maksimum, ile mogę tego mieć, czyli zdaje się te 999 sztuk tak naprawdę. Więc jakbym wtedy zużył to wszystko na upgrade, no to i tak bym tego wszystkiego nie zużył, no ale... ale to musi być naprawdę spory buff do zdrowia i tak, i całości, jakbym wszystko to tak przerobił. Ciekawe, ciekawe. Many are bent on seeking shortcuts, hence pillmaking came to me. Cheers, cheers! Nie powie. No, tu potrzebuję dwóch wonnych pnączy. Miejmy nadzieję, że znajdę ich więcej. Coś mam w sklepie nowego? No niestety nie. Drink. It can lead to success or failure. Do drink wisely. To normalnie rośnie. Są trzy donice, widzę. No dobra, trudno. Weźmy sobie wszystko od razu od naszego longa. I've spent my whole life in service. Now I deserve to find some peace. Wow! Nieźle! 21 składników! A przypomnę, ja nie byłem tutaj wcześniej! Naprawdę, nieźle! A monkey reaps what he sows. Czyli wygląda na to, że wypada dość często odwiedzać to miejsce. Leaving so soon? Do visit from time to time. Zamierzam, spokojnie. Z tym tygrysem jeszcze się zmierzę, ale no to później, bo jak na razie jestem nadal niestety zbyt słaby. Ale kurde, wiecie co mnie ciekawi? Czy to się da gdzieś przejść dalej? Czy jest tego takie o, po prostu mały. Mała jak mała lokacja, tylko po to, żeby sobie to zobaczyć. What rags and tatters? No wonder you're at my door. To nie mam czego wytwarzać, bo tu brakuje mi stali z góry kun. Od cholery woli. No i oczywiście jeszcze rzeczy, którą dostanę z ostatniego longa. Tutaj nie wiem, co jest dalej, tego nie mogę w ogóle upgrade'ować. No jeszcze tu jest jeden kostur, który zakładam, że wpadnie mi prawdopodobnie po tym rozdziale. Albo w kolejnym. Wie. Pancerza. Nie chcę wytwarzać. No, ulepszać poniekąd coś tam mogę. No ale jednocześnie no, niewiele rzeczy mogę tak faktycznie ulepszyć. Dobra, zwiększa wolę za pokonywanie wrogów. Dobra, ulepszę ten zestaw, kiedy grzywam. It might befit you well. Bo to jest set, w którym zaczynaliśmy grę. This can give you some edge. Helm and armor in place. A sure oppose in any case. Więc, kto wie, może się akurat przydać. Dobra, ochroniacze nóg wężowej łuski. Dobra, to też, ta to dobra, teraz już dostaję... A nie, czekaj, nie, stop. To nie miało klaty, to ma tylko... Znaczy to nie miało głowy, to ma tylko klatę, więc dobra. It might befit you well. Dobra,
jej unikalne... Czekaj. Gdy poziom zdrowia jest niski, powoli przywraca niewielką ilość zdrowia. Efekt zwiększa się, gdy jesteś w wodzie. Nie wiem, czy to było. Prawdopodobnie nie. A to jest jedyny... Okej, czyli patrzcie, jeszcze mogę chyba... Jeszcze jak ulepszamy, to mogą dostawać upgrade'y chyba te rzeczy. Ale teraz się mogę po prostu mylić. Mogę po prostu czegoś nie zauważyć. Zobaczymy. No i patrzcie, opaska pielgrzyma jest nawet lepsza teraz jeszcze od tego kapelutka. Jeśli chodzi o obronę. Opera ludowa. Dobra, to sobie możemy... Now you seem a proper sort. Being your way. Spoko. Wymienimy sobie na tą opaskę w takim razie. No, ładnie. Przy okazji mogę teraz w sprincie używać flaszki. Będzie bardzo przydatne. Jedno z tego myślę. No i dobra. Podróż. Zachód. To jest dalej ten ziomek, ale na razie, z tego co wiem, mam tylko dwóch kapitanów. Potrzebuję jeszcze dwóch kolejnych. Jeden wiem, sprawdziłem sobie tego questa. Ciało jednego da się tak po prostu znaleźć. Gdzieś tam. Nie wiem konkretnie gdzie, ale da się je znaleźć. A ostatni kapitan jest praktycznie bossem i jest nie do ominięcia, więc tym się aż tak martwić nie muszę. No ale... Póki co, nadal nie mogę tam wrócić. Więc eksplorujemy dalej. Dobra, 30 minut już minęło, a pociągnę to. Najwyżej po prostu cały ten wart, wszystko co się działo teraz wiosną, wytnę. O, co się dzieje? Boss? Czy ta scenka? One monkey dead, and another shows up. The face of the destined one. It will fit me just as well. Nie biały, okej. Nie wiem co to za tytuł, no ale spoko. Czy ma dwa paski życia? Czy mi się wydaje? Nie, tu tego postury! Jak Sekiro! O, come on, bro! Nie mówcie, że teraz takich wrogów wprowadzacie! Jakby nie chodzi mi o to, że to jest źle, że on ma posturę. Nie, on to myśli też ma swoją posturę, tylko że niestety to jest teraz jakby odmienne. Bo to nie jest postura, którą mogę przełamać, gdyby poise breaka, na przykład pełnym kombosem, możesz przerwać na tyle, a tak, to jest postura, przez którą on nie dostaje damage'a, to ja tego nie zdejmę. A jeszcze goś mnie zamraża, co mnie spowalnia z tego co widzę. Nie ma, przepraszam, jednak grywa. Coś tam jednak obrywa, no ale. Muszę patrzeć na to, jak uderzą. Kurde, pomyliłem. Pomyliłem akcję. Oh.
Dawaj, póki to mam. No kam, żeby cię popieścił, no. Serio? Wow, nie wierzę. Absolutnie nie wierzę, że dałem się tak zrobić, bo jest jak skończony debil. Dobra, kombinacja rozmaitości to myślę będzie tu ok. Właśnie, żeby zostać tutaj jednak w tej pozycji. Żeby właśnie. Pytanie, czy ja chcę iść w rozmaitość, czy ja chcę próbować robić te maksymalne ataki z fokusu. To jest dziwne. O kurde, myślę, że przerwałem, no niestety, pomyliłem się. No, ty gnoju! Muszę sobie przypomnieć, jak było dupnięcie zaraz po tym, jak to było. Nie. Technik kostura. Dobra, ja mam stąd wyrzucone. Atak z powietrza o zgromadzoną koncentrację. Dobra, czyli mam teraz co? Po przewidzeniu lekki atak. Dobra, po prostu przewidzę atak i... ten, ale rozumiem, że to musi jednak zablokować ten, tak? Muszę mieć tę niwelację ataku. Zaraz, nic, nie? Jakby to zablokował, nie? To bym się naprawdę... Oho! Co, druga faza? Nie? Co jest? No chyba se kpisz, serio? Serio, facet po prostu uciekł? No nie wierzę. Ej, nie! Nie! Ja idę do niego, ja po niego idę od razu. Jest wystarczająco blisko, a mam nadzieję, że tak. Nie ma takiego uciekania, cwaniaku. Walcz do końca, albo po prostu daj się zabić. Te momentalne przyziemienie. Zajebiście. Dobra. Zbieramy. Kurde, w sensie dużo tych dzwonków dostaje. Ale wiecie co? Może warto teraz sobie zmienić lekarstwo. W sensie... O, proszek przeciw pożarom bym zamienił na... ten proszek na chłód. Który? O, ochłodzenie. Tak? Nie. To nie to. Wrażeniom. Miazmiat, zło... O! A nie, czekaj, to ja dobre miałem! Ocieplenie ciała, no właśnie, bo to właśnie potrzebuję. Czy to mam gdzie? W prawo, okej. Okay. Widzę, zaczynają się wrogowie, którzy potrafią mi zamrozić, ale ten mróz to nie jest tak jak w Eldenie, po prostu... Zmrożenie mnie, że dostaje większy damage, to jest takie zastopowanie mnie w miejscu. Uuu, to. Trochę przypadkowo mi teraz to wlazło, no ale będzie. No otwórz. Co mamy w środku? Kula Maitrey. Zobaczmy, czy lepsza w jakimś stopniu.
Zadaj wrogowi dość skutecznych trafień, by uniknąć następnych obrażeń śmiertelnych. Ej, to jest naprawdę fajna rzecz. Tylko pytanie, co to znaczy dość obrażeń, dość skutecznych trafień? Czy to jest 12 trafień? Czy to jest 20 trafień? A może będzie taki pasek, który po prostu będzie pokazywał, kiedy uniknę śmiertelnego ciosu. Widzi niczym w lustrze to, co było i to, co będzie. Bezbłędnie przewiduje, który ród urośnie, a który upadnie. Dobra, ja mam jeszcze raz. Ja mam co? Ja mam tutaj hufu, które zwiększa atak po kombinacji lekkiego ciosu i po doskonałym uniku niewielka ilość wytrzymałości. No to sobie zostawię, więc to hufu bym wymienił. Dla testu. Zobaczymy, czy będzie lepsze. Bo też nie wiem, na ile to o ile to faktycznie zwiększa atak, no ale aż jakoś tak mega bardzo mi to chyba nie jest potrzebne. Więc na razie zostawmy to. Zobaczmy, czy jest jakiś licznik. Nie widzę. Więc raczej nie. No nie wiem. Zobaczymy. Gdzie się cofa? Nie cofa się. Tam. Idziemy dalej. Gdzie jesteśmy? Okej, okay, definitywnie nie na tym miejscu, gdzie byliśmy. Czyli nie na tamtą dolinę, gdzie spotkaliśmy tego dzieciaka. Czy tam mnicha, czy chuj wie. That's now! Okej, okay, jest niebiały. Wejście drugie. Ha! Pięknie! Kurde, w momencie. Dobra, czekaj, daleko od ścian. Kurde, po co? Dawaj. O! Co teraz zapruwające ostro? Tak, jest to bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Tylko oczywiście jak wcisnąłem unik, to oczywiście wcisnąłem go chyba jakieś pół sekundy za późno. Przez to nie było uniku, ale no niestety, nie uniknąłem śmiertelnych obrażeń, więc nie zaliczył się ten strzał z tego. Jezus, strzał, nie zaliczył się buff z naszego itemu. No ale też myślę, że chyba będzie szybciej, jak sobie wygoogluję po prostu nazwę tego itemu i zobaczę konkretnie, ile potrzebuję tych trafień. No ale na razie będę go używał. No, do końca odcinka, czyli do pokonania tego niebiałego, no bo nie ma bata, żebym go sobie odpuścił. Jak zaczął walkę, no to tę walkę teraz dokończymy. Na tych mogę olać w sumie, bo oni są ślepi, więc za mną nie pójdą. Dasz mi wyjść? Dziękuję. Tracić czasu, głównie waszego, no bo wiadomo, ja tam to nie chcę wbijać na okrągło. Zawsze trochę expa. Ale skupmy się na nim. Ale dobra, na start, od razu ocieplenie ciała weźmy. I zwiększenie damage'a. Tyłu, nie chcę tak przy ścianie. Muszę się spodziewać. Ha! Pięknie! Ja cię zaraz hitnę! Dobra, by nas spudłował, nie? Jeez! Bo to chyba jeszcze gorsze niż trafienie. Czy wróci niż blokada. Zmarnowanie takiego strzału. Kurde, po co?
się go za drugim razem w tej formie podejść. Podejść, zrobić po prostu. O! O! Skubany! Dobra, no na to kontrę na pewno nie masz. Padnie, dobra. Czyli mamy go powiedzmy w obu wersjach za drugim podejściem. Takie faktyczne. Padł czy nie? Padł na men, pięknie. Wracamy do pierwotnej postaci. Doimy totalnie do zera naszą manę. Znaczy manę, naszą tykwę. No i... momentalnie uzupełniały całą jej zawartość. Pięknie. No jeszcze mam ten punkt medytacji, co jest jeszcze lepszą nagrodą, nawet niż ten duch. To oczywiście termowa iskierka. O, jak to będzie druga. Zobaczmy, co daje ten niebiały. To jest jakiś fioletowy, ale wiadomo, to się levelami jedzie, więc zobaczmy. Niebiały. Przyjmij postać niebiałego. Wykonaj obrót i skocz, by szybko zbliżyć się do celu. Z twojego ciała kiełkują ciernie, którymi kłujesz wroga. Umiarkowanie zwiększa obrażenia od trucizny i mrozu. Okej, okay, ale zwiększa obrażenia, które ja otrzymuję, czy które ja zadaję? Bo to jest bardzo ważna kwestia. Okej, okay, czyli po prostu ten jego doskok robimy w tym miejscu. Dobra. Zobaczmy. O, i to jest ostatni wód z Jaogwai w ogóle w tym chapterze chyba. O, albo i nie. A nie, sorry. Król Jaogwai jeszcze jeden został. Zobaczmy, niebiały. Błazen z twarzą w białym pudrze, sprytny kształt, chytry w naturze. Śmiało gra główną rolę w sztuce, lecz w tłumie ginie w swej smutnej nucie. Okej. Okay. Kurde, tak szybko, tak na szybko sobie przeczytałem, co tam było na końcówce. I kurde, ten typ jest normalnie jak ten. Ten typ jest trochę jak Hash z Batmana, tylko że Hash wycinał części twarzy po to, żeby przerobić swoją, a ten dosłownie chciał oskurować kogoś, czytaj przeznaczonego, aby założyć jego twarz, żeby stać się bohaterem. The fuck, man? Miejsce medytacji. Trzecie z pięciu. Spoko. Tutaj dalej tych dwóch nie znalazłem, ale może wypadałoby w końcu, żebym to zrobił. Wiadomo, dwie iskierki piechotą nie chodzą. Okej, przeobrażenia. No i tutaj co było dalej. Zwiększa potęgę uzyskaną po powrocie do postaci. Zwiększa maksymalny wskaźnik zdrowia, gdy postać przybywa pod zmienioną postacią. Nieznacznie zwiększa siła ataku, gdy postać przybywa pod zmienioną postacią. Nie, na razie zostawiamy. Lecimy tę potęgę. Maksymalnie ulepszamy jak tylko się da. No dobra, jeszcze kawałeczek możemy się przejść. 50 minut na liczniku. Oho! Oho! Okej, okay. Nie podoba mi się ten zjazd. Chociaż abstrahując od tego, że... no nie gadaj, że znowu z tym będę walczył. Dolina Ekstazy. Okej, to faktycznie doliny teraz wkraczamy. O! O, nice! Mamy gdzieś tutaj kaplicę. To akurat bardzo dobry pomysł. Bardzo dobra. Słyszę cię. Dobra, nie. Bez takich. Najpierw kapliczka, a potem...
mogę ewentualnie zwiedzać. Dobra. To jest jakiś ziombel. Żyje? Kind sir, pause your steps and heed my story. I was a fox gwai who practiced to become one of the humans. One day, I was foraging for food and found myself caught in a hunter's trap. A young scholar saved me and kept me in his home to let me heal. I couldn't move, yet my heart swelled with gratitude. O kurde, czy to jest opowiedziane teraz historia z tego cinematika na koniec drugiego chaptera? I thought I could aid him in his career in return for saving my life. Little did I foresee that following a dream he would take my life. My soul lingered, yet he left without a trace. I sought tirelessly, only to find he had become a monk in the new Thunderclap Temple. I beg you, sir, to take my fur and wear my form. Confront him and calm my sorrowful heart. What damn? He's hiding in the side hall of the temple. Kind sir, will you lead me to him? Nice! Ale patrzcie! Jest czy tak? To jest ta lisica, gwai, a to jest ten typ! Ej, ale jest super! Przemiana w lisa. Very nice. Okej, widzę naprawdę bardzo wolno mi schodzi wytrzymałość. Wow, ej, co to jest? No. Okej, dobra, coś co atakuje. Okej. Tego to się nie spodziewałem. O ty gnoju! Chodź tu, zginiesz za to. Ej, co to miało być teraz? Co to miało być? Z jakiej paki ja po pierwsze zamarzłem w powietrzu, nic mi się nie stało? I po drugie, jakim cholera cudem ja spadłem bez niczego, a on... Pomimo, już w ogóle nie macham skrzydłami, aby zamortyzować upadek, nie dostał w ogóle damage'a. Jakby sorry, ale coś tu jest cholera nie tak. Ej, kolejny boss żaba. Tak? Ja? Langli Gulag. Okej. Też mi się zamraża, niestety. Czemu nie gnąć? Dobra, czekaj. Ocieplenie ciała. Relacje na to. Okay.
No, no, no. Łykaj flachę, łykaj flachę. What the fuck was that? Ja byłem nad nim i mimo tego dostałem damage. Czym on mnie niby trasnął? Milimetrem swojego hitboxa? Dobra, mam teraz dwóch typów, których chcę zabić, nie? Ale dobra, ta żaba ma pierwszeństwo. Przynajmniej upgrade na kolejnego ducha, czy w sumie na jednego jedynego, jakiego mam, jeśli chodzi o te żaby. Czy zrobiłem unik? Halo. No, żeby cię. Kurwo jebana! Aha, ja wciskający unik, ja fajnie na kogo czuję. No nie, jest jak raz, nie chciałem, żeby to zrobić. Jak raz, w ogóle nie. Damage'a! Stój! I... Cyk! Oh, come on, serio wyrzucił mnie z tego! Dobra, złapię cię twoim własnym mecz, czyli ogień. Poszedł, dziękuję bardzo. Mamy kijankę, mamy jakieś liście. Langligulang. Nie boi się północnego chłodu, z jadeitową skórą kocha przygodę. Mgła zmienia się w szron i śnieg, w lodowatej zabawie rośnie jak bieg. Okej. Okay. Dobra, no póki mogę być w tej przemianie, no to oczywiście zostaniemy jak najdłużej. Wiadomo, długo to raczej niestety nie potrwa. A. Nik? Czy to jest? Tak, to jest zaraz na początku. Okej, okay, mamy jeszcze jakiś skrót w ogóle do tego miejsca. No dobra, idziemy teraz na górę w takim razie. Zmierzymy się z tym orzełkiem. Na ile mogę, wykorzystam tę postać tego gościa. Możemy... Łaj złotego lotosu. Pomyślne chmury w górze, nieświadome ziemskich waśni, potomkowie rozproszeni szukają lepszej jaśni. Jaźni? Chyba jaźni powinno być tak. Dobra, nie ważne. Niestety użyłem teraz całą tę postać. Trudno. Dobra, mówię z tego skupienia przynajmniej. A, mam cię. Chleba, cwaniaki. Tylko do leczenia. Niczego innego. No i dobra, czego żeś ignorował?
Liście zinnego żelaza sztuk 3 i krew żelaznego byka sztuk 1. Okej, okay. Spoko. Przy okazji mogę wciągnąć to też kotlika do klaty. Mogę niełatwo zeskakiwać. Więc tylko, że to się zabije, więc... Dobra. Było na tyle. A to się zeskoczy, nie? Ale chociaż centralnie przed kapliczkę poleciałem. Okay. To będzie ode mnie tyle, jeszcze tylko trzeba zobaczyć, o co chodzi z tym pędzelkiem, bo to jest jakiś przedmiot specjalny. Już tylko sprawdził, czy to jest jakiś kolejny ten. Gniew martwej białej lisicy pozostał w tej jej futrze, którego użyto do zrobienia tego pędzla. Za jego pomocą możesz przybrać postać zwierzęcia i spełnić jej ostatnie życzenia. Zjednoczeni dokonali zemsty i wymazali wszelkie urazy. Co użyje tego? Nice! Ty, to mi się bardzo podoba. Bardzo, bardzo. Dobra, no to spróbujemy wykorzystać ten przedmiot i się gdzieś przedostać dalej, ale to dopiero w kolejnym odcinku. A też myślę, że nie będę biegł tu wszędzie jako lisica, tylko bardziej do konkretnego miejsca dojdziemy, bo też zakładam, że to jest potrzebne, żeby na przykład, nie wiem, polecić szybko tak w miarę niezauważonym. Właśnie tam, gdzie powinienem się udać, czyli do tego typa, go pokonać. Ale zobaczymy w kolejnym odcinku, czy faktycznie uda mi się dojść do tego typa i go pokonać, czy może zajmie to czasu więcej. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Blagmy Łuko. Cześć!